wznoszący się na wysokość 8849 metrów nad poziom morza. Mount Everest jest najwyższą górą na Ziemi. Ośmiotysięcznik położony jest w Himalajach Wysokich na granicy Nepalu i Tybetu. Mount Everest jest również domem dla wielu nierozwiązanych tajemnic. W dzisiejszym odcinku podzielimy się z Wami kilkoma najbardziej enigmatycznymi rzeczami, które miały miejsce na Mount Everest. Tajemnica Mallory'ego i Irwina. Wszyscy mówią, że Sir Edmund Hillary był pierwszą osobą, która stanęła na szczycie Everestu w 1953 roku. Ale co jeśli tak nie jest? Co by było, gdyby dwaj Anglicy, George Mallory i Andrew Irwin, zrobili to już w 1924 roku? Widziano ich przez lunetę w miejscu, które wzięto za drugi uskok, będący najtrudniejszym technicznie miejscem drogi, położonym już w pobliżu szczytu. Do dziś brak jest jednak dowodów, czy istotnie dotarli oni na szczyt góry. Rozpętała się burza śnieżna i przewodnik krzyknął, żeby wracali, ale nigdy więcej ich nie zobaczył. Ciało Mallory'ego zostało znalezione w 1999 roku, ale nie rozwiązało to zagadki. Brakowało aparatu, który mógłby udowodnić, że dotarł na szczyt. Jednak przed wspinaczką Mallory obiecał swojej żonie, że zostawi jej zdjęcie na szczycie. Trzymał to zdjęcie w wewnętrznej kieszeni, ale nie znaleziono go przy nim. Czy to możliwe, że Mallory i Irwin byli pierwszymi, którzy zdobyli Mount Everest? Nawiedzona góra. Mount Everest to nie tylko najwyższy szczyt świata, jest również najbardziej tajemniczym. Niektórzy wspinacze donosili o napotkaniu niesamowitych i dziwnych zjawisk w drodze na szczyt. Czy to możliwe, że góra jest nawiedzana przez duchy tych, którzy tam zginęli? Jedna z najbardziej mrożących krew w żyłach historii pochodzi od Pemby Dorje, szerpy, który wspiął się na Everest w 2004 roku. Twierdził, że widział ciemne postacie wyłaniające się znikąd, wyciągające ręce, jakby prosząc o pomoc lub jedzenie. Uważał, że są to duchy zmarłych wspinaczy. Co ciekawe, nie był jedynym, który był świadkiem takich rzeczy. Wiele innych osób również donosiło, że słyszało głosy, widziało światła lub czuło zimny dotyk na skórze. Jaka jest prawda kryjąca się za tymi upiornymi obserwacjami? Czy to tylko halucynacje spowodowane brakiem tlenu i ekstremalnymi warunkami? A może są dowodem na to, że na Everestie dzieje się coś nadprzyrodzonego? Strefa śmierci. Jedną z najbardziej przerażających rzeczy na Mount Everest jest strefa śmierci. Jest to region powyżej 8000 metrów, gdzie powietrze jest tak rozrzedzone, że ledwo może podtrzymać życie. Głównym zagrożeniem podczas wspinaczki wysokogórskiej jest choroba wysokościowa, czyli niedotlenienie organizmu, którego objawy mogą się pojawić już powyżej 2500 metrów wysokości. Ekstremalne warunki zaczynają się powyżej 5000 metrów, a od 8000 panuje tak zwana strefa śmierci. Miejsce, w które tylko najodważniejsi lub najbardziej lekkomyślni mają odwagę się zapuścić. Yeti. Wyobraź sobie, że wspinasz się na Mount Everest, najwyższą i najniebezpieczniejszą górę świata, a gdy szukasz drogi na szczyt, zauważasz gigantyczny odcisk stopy na śniegu. Ale jak człowiek może chodzić boso na mrozie? To właśnie przydarzyło się alpiniście Ericowi Shiptonowi w 1951 roku. Znalazł niezwykłe ślady stóp dwunożnego, gigantycznego stworzenia, a nawet trochę futra w pobliżu. Czy był to legendarny Yeti, mityczna himalajska bestia? Naukowcy próbują odpowiedzieć na to pytanie od dziesięcioleci. Futro, które znalazł Shipton, nie pasowało do żadnego znanego zwierzęcia.
Czy to może być dowód na to, że Yeti istnieje? Być może nigdy nie dowiemy się tego na pewno. Najstraszniejszy dzień. Jim Davidson, alpinista i geolog, w 2015 roku przeżył na Everestie najbardziej przerażający dzień w swoim życiu. Był w Camp One, kiedy w Himalaje uderzyło trzęsienie ziemi o sile 7,8 w skali Richtera. W wyniku tego zginęło 18 osób w górach i prawie 9 tysięcy innych osób w Nepalu i krajach sąsiednich. Był to najbardziej śmiercionośny dzień w historii Everestu. Davidson przeżył trzęsienie, ale był uwięziony przez 11 dni, podczas których pomagał innym ofiarom. Mimo traumy, Davidson, który miał ponad 50 lat, nie zrezygnował ze swojego marzenia o zdobyciu szczytu. Wrócił na Everest rok później i w końcu osiągnął swój cel. Stamtąd wysłał wiadomość do swojej żony, mówiąc: stoję na szczycie świata, najwyższym punkcie na Ziemi. Przyroda. Ekstremalne warunki panujące w górach, nieprzewidywalna pogoda i duża wysokość nie wydają się idealne do życia, a mimo to dzika przyroda potrafi się tam rozwinąć. Brytyjska ekspedycja odkryła nawet unikalne okazy koników polnych występujące wyłącznie na Everestie. Większe drapieżniki, takie jak nieuchwytna pantera śnieżna, czarne niedźwiedzie himalajskie i himalajski tachr, rogaty ssak przystosowany do skalistych klifów, również wędrują po tych zboczach. Z kolei ta urocza i rzadka panda czerwona mieszka na niższych wysokościach, unikając górskich szczytów. Te stworzenia przystosowały się do wyzwań Everestu. Brudna tajemnica. Być może wiesz, że Mount Everest ma majestatyczny widok, ale czy wiesz, że kryje on również brudną tajemnicę? Góra jest zaśmiecona ludzkimi odchodami, co staje się poważnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia wspinaczy. Każdego roku tysiące turystów przybywają na Everest, ale pozostawiają po sobie coś więcej niż tylko ślady. Problem polega na tym, że nie ma odpowiedniego sposobu na pozbycie się odpadów na górze. Większość wspinaczy nie chce tego ze sobą zabierać, a po drodze nie ma toalet. Odpady zanieczyszczają źródła wody i glebę. Wiele osób choruje od picia zanieczyszczonej wody, zanim jeszcze dotrze do bazy. Góra powoli zamienia się w gigantyczne wysypisko śmieci, a to rujnuje naturalne piękno i różnorodność biologiczną regionu. Znikający snowboardzista. Marco Ziffredi, utalentowany snowboardzista, był człowiekiem, który przeciwstawiał się przeciwnościom losu. W 2001 roku osiągnął to, czego nikt wcześniej nie dokonał. Zjechał na snowboardzie ze szczytu Everestu do bazy. W 2 godziny pokonał kuluar Nortona, strome i niebezpieczne zbocze, ale nie był usatysfakcjonowany. Chciał spróbować zjazdu kuluarem Hornbeina, najbardziej niebezpiecznej i niezbadanej trasy. W następnym roku zignorował ostrzeżenia szerpów, którzy wyczuli zmianę pogody i jego zmęczenie. Wyruszył na snowboardzie i rozpłynął się w powietrzu. Nigdy nie odnaleziono żadnego śladu po nim ani po jego desce. Jego tajemnica pozostaje nierozwiązana. Czy wspinaczka na Mount Everest, nawet kosztem życia, naprawdę jest tego warta? Jakie są Twoje przemyślenia? Podziel się z nami w komentarzu. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!